Hej, zapraszam Was dzisiaj na moje plany czytelnicze. Mam nadzieję, że tylko na lipiec, a nie na całe lato, bo będzie to strata czasu, jeśli to tylko na całe lato. Otóż. Tak. Kilka książek, które zostały mi jeszcze, chociaż nie, jeszcze mi kilka zostało takich, które muszę doczytać i wtedy moja biblioteczka już będzie cała przeczytana. Ja nie wiem, co wtedy zrobię. Bo naprawdę brakuje mi książek, a zastanowienie się nad czytnikiem e-booków jest okropne i chyba tego nie zrobię nigdy, nie zdradzę nigdy książek papierowych, przepraszam za to, że się bawię włosami, ale mi jest gorąco. Padało chwilę, było najpierw gorąco przez pół dnia, potem się nagle rozpadało, a teraz znowu się robi duchota. Tak, i mam wianek, żeby było bardziej kolorowo i wesoło, bo mam czarną koszulkę z Magni. Tak, mam czarną koszulkę z Magni i mam wianek. No i mam jeszcze niebieską bransoletkę. Ale cóż, mam nadzieję, że Wam się spodoba i Wy napiszecie mi w komentarzach właśnie teraz. Zatrzymacie ten filmik, właśnie teraz mi napiszecie, co Wy będziecie czytać w ciągu tego miesiąca, bo ja nie mam wen w ogóle. Mam tyle pomysłów na to, żeby coś przeczytać, ale żeby już poszukać tego chociaż w bibliotece, nie chcę mi się. Trudno. Dobra. Najpierw książka, którą aktualnie czytam. Zaczęłam ją kilka dni temu. 3 albo 4. Jest to Poradnik pozytywnego myślenia. Matthew Quick. Nie wiem. Myślę, że chyba każdy już zna mniej więcej tą historię. Ale przeczytam. Poznajcie Pata. Pat ma pewną teorię. Jego życie to film, który zakończy się happy endem, czyli powrotem jego byłej żony. Pat musi tylko spełnić kilka warunków. Robić codziennie setki brzuszków, czytać więcej książek, ćwiczyć bycie miłym i 2 razy dziennie łykać kolorowe pastylki. Niestety nic nie układa się tak, jak powinno. Nadomiar złego za Patem łazi piękna, choć równie zwariowana jak on, Tiffany. Przesiada go to jego piosenka Kenny'ego G, a nowy terapeuta sugeruje zdradę jako formę terapii. I tak już mogę powiedzieć od razu, że ta książka nie jest podobna do filmu. Ale historia jest chyba ta sama. Poradnik pozytywnego myślenia. Mam nadzieję, że mi się przyda. Pozytywne myślenie. Jak na razie stwierdzam, że jest spoko, ale nie wiem, czy będzie moją jedną z ulubionych książek w te wakacje. Tak, będzie dzisiaj rzucenie książkami. Kolejna książka to jest książka, którą zaczęłam kiedyś czytać, chyba przed maturą. Innowanie nie mogę jej skończyć. Jest to Przebudzenie Arkadii. Nawet tutaj jest dalej zakładka z kuponów KFC. Nie wiem, czy Wy też wykorzystujecie po prostu te kupony, ale ja naprawdę to rzadko robię. To jest Kai Meyer, Przebudzenie Arkadii. To jest pierwsza część trylogii. Jest Arkadia płonie i upadek Arkadii. Śródziemnomorski mit na nowo budzi się do życia. Gdy zbuntowana Rosa ucieka z Nowego Jorku, by zamieszkać w środku na Sycylii, trafia prosto do mrocznego świata mafii, korupcji i wielowiekowej walki starych sycylijskich rodów. Długie zdanie. Przypadkiem spotyka tajemniczego, przystojnego Alessandra, który nieodparcie ją pociąga, nie przyciąga, choć stanowi zagrożenie nie tylko dla Rosy, ale i dla jej rodziny. W centrum wydarzeń tkwi pradawna legenda o Arkadii, której mieszkańcy potrafili zmieniać się w zwierzęta. Rosa musi rozwiązać tajemnicę z przeszłości, zanim rozpęta się zło. No, będzie zło. Przepraszam. Dobra. Kolejna książka to jest Carlos Ruiz Zafon? Nie wiem. Jak to się czyta? To chyba hiszpański, co nie? Barcelona, Barcelona. Tak, książka za 8,90, bo to jest to takie wydanie mniejsze. Kalkuta, 1932 rok. Ben wychowany jak sierocińca. St. Patrick's skończył już 16 lat, więc podobnie jak jego przyjaciele, będzie musiał opuścić dom dziecka i rozpocząć dorosłe życie. Tuż przed wyjazdem poznajesz Siri, swoją rówieśniczkę i zabiera ją do pałacu. Północny, ostatnim
na ostatnie spotkanie tajnego stowarzyszenia, które założył wraz z przyjaciółmi do rodzina, opowiada im tragiczną historię swojej rodziny. Członkowie stowarzyszenia postanowią jej pomóc w odnalezieniu legendarnego domu, który pojawia się w opowieści. Nie wiedzą, że właśnie natrafili na trop jednej z najpotworniejszych tajemnic Kalkuty. Płonący pociąg, dworzec widmo, ognista zjawa. To tylko niektóre elementy makabrycznej łamigłówki. Coś, co miało być niecodzienną przygodą, niebawem okazuje się śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem. Koniec. Carlosa po prostu... Nie wiem. Tak mi się spodobały jego książki. Jego? No jego. Carlosa naprawdę polubiłam. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Naprawdę takich rzeczy nie czytam, bo... I trochę mnie to przeraża. Szczególnie pierwsza książka, którą przeczytałam, mnie trochę przeraziła, bo nie byłam do niej przygotowana w ogóle. Ale jest bardzo ciekawa. Jest taka trochę kryminalna. Aha, to były chyba Światowe Września, które pierwsze przeczytałam. Jak coś, to Wam podlinkuję pewnie linka. Podlinkuję Wam linka. No, ja nie mogę. Podlinkuję Wam, gdzie mówiłam chyba o Światła Września. Mam nadzieję, że o tym mówiłam, bo to jest fajna książka, to Światła Września. No, Carlos. Ha! Dobra. Kolejna książka to jest Obca pamięć, ten Krokos. Z czego ja czasem mówię Kratos. No, no. God of War. Dziewczyna budzi się sama na ławce w parku w stanie amnezji, w przypływie paniki, uwalnia tajemniczą energię, która powoduje przerażenie i niszczycielską panikę wśród otaczających ją ludzi. Wyjątkiem w tym oceanie strachu jest Peter, chłopiec, który ani trochę nie jest zaskoczony szokującymi zdolnościami Mirandy. Nie mając innego wyboru, jak tylko zaufać nieznajomemu, Miranda powoli zaczyna odkrywać, że została specjalnie wyszkolona i stanowi trybik pewnego eksperymentu. Wchodzi w skład zespołu, którego członkowie posiadają doskonałe umiejętności walki oraz tajemnicze, śmiertelne, groźne zdolności. Jednak powtórne przystosowanie się do starego życia nie jest łatwe, a powracające wspomnienia komplikują jeszcze sprawę. Miranda odkrywa mroczną tajemnicę, która zmusza jej zespół do ucieczki. Nagle jej przeszłość nie wydaje się już taka ważna, bo okazuje się, że może nie być dla niej przyszłości. Tak. Powiem szczerze, że mam trochę mieszane uczucia co do tej książki, ale mam nadzieję, że będzie chociaż dobra i nie będę musiała się martwić tym, że ją przerwę w połowie. I ostatnia książka, czyli Japonia oczami fana, Mr. Jedi, Paweł Musiałowski. Tom pierwszy, mam nadzieję, że nie będzie tylko jeden. Zostawiłem serce w Japonii. Japonia miejsce pełne pozorni, wykluczających się z przeciwności losu. Japonia, miejsce pełne pozornie wykluczających się przeciwności. Kraina skrajnych doświadczeń spokoju, zen i orgii kolorowej popkultury, piękna tradycji i krzykliwej nowoczesności. Wraz z zakochanym w Japonii podróżnikiem ujrzymy kraj kwitnącej wiśni w zupełnie nowym świetle. Oto Japonia pełna zapracowanych i przesiąkniętych salarymanów. Przepraszam, ja dzisiaj nie umiem czytać. Przepysznych potraw, w tym zupełnie nieszkodliwej, a śmiertelnie trującej ryby, niekończących się boskich zakupów, poodcinanych palców jakuzy, mężczyzn poprzebieranych w koronkowe sukienki, najlepszej na świecie komunikacji kolejowej z różowymi wagonami, super nowoczesnych toalet z czającymi się w nich demonach oraz nocnych lokali czynnych do godziny 26. A wszystko to oferuje nam Tokio, któremu poświęcony jest pierwszy tom tej niezwykłej japońskiej opowieści, przeznaczony dla każdego spragnionego mocnych wrażeń podróżnika. Paweł Musiałowski, Mr. Jedi, ma swój kanał na YouTubie, nawet dwa, gdzie pokazuje właśnie w formie filmów to, co głównie mamy w książce, chociaż tutaj są takie smaczki, które pewnie rzadko są w jego filmach. Takie różne opowieści, bo sam o tym mówił, jak było spotkanie. Tak. I to tyle. Raz, dwa, trzy, pięć? No pięć. Pięć książek. Mam nadzieję, że
wy mi napiszecie te swoje plany, bo ja jestem przerażona tym, że jeśli mam w planach tylko 5 książek, to jest coś ze mną nie tak, bo ja zazwyczaj czytam 20. Wakacje w mieście nie sprzyjają czytaniu. Dobra, to dziękuję wam na dzisiaj serdecznie i zapraszam was do kolejnych filmów. Pa, pa.